Autobus Z1, jak widzicie, jedzie, co oznacza, że cały czas tramwaje tutaj na Odrowąża i do Żytania Wschodniego nie jeżdżą. Co oznacza, że prace budowlane w tym miejscu tramwajowe się jeszcze nie zakończyły. A co dokładnie tutaj się dzieje i na jak długim odcinku? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, cześć Wąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z zjazd do zajezdni Annopol, a konkretnie tramwaj kierunek Annopol, bo dzisiaj o samej zajezdni nie będę Wam mówić. Będę mówić tylko łącznie o remoncie, który jest realizowany na całym odcinku tramwajowym na Targówku. W skrócie od ronda Żaba do pętli Annopol. Na kolejnym odcinku do Żelania Wschodniego teraz prace nie są właściwie żadne realizowane, ale ten odcinek jest bez dostępności żadnej czynnej w pełni zajezdni tramwajowej, więc tam po prostu tramwaje nie funkcjonują. Natomiast tutaj odtąd od ronda Żaba nie jadą dalej tramwaje przez całe Brudno, tylko wyłącznie jeździ zastępcza linia autobusowa Z1, którą mogliście zobaczyć na pierwszych ujęciach. Linia jeździ ogólnie w ciągu dnia w miarę często. W skrócie co 10 minut, co pół godziny autobusy dojeżdżają do Żelania Wschodniego. W pozostałych kursach te autobusy jadą tylko wyłącznie do metra Bemowo, do metra Brudno, a w pozostałych elementach, o których warto powiedzieć, to jest to, że w godzinach szczytu te autobusy jeżdżą nawet jeszcze częściej. Nawet co 6 minut, więc nie jest aż tak źle. Ale autobusy, które tutaj jeżdżą, niektóre nie mają niestety klimatyzacji. Miałem okazję jechać i no, ciężko było. Ale nie chodzi o to, chodzi o to, co faktycznie tutaj jest realizowane, nie jak wygląda komunikacja zastępcza, chociaż nawet komunikacja zastępcza aktualnie jedzie objazdami. W tym miejscu, co ważne, trwają prace przy przebudowie całego torowiska tramwajowego. W skrócie wymieniane są stare podkłady, stare tory i stare szyny na nowe. Nowy tłuczeń, na którym będzie też można najprawdopodobniej położyć całe zielone nowe torowisko tramwajowe. Co ważne, chodzi o to, aby zlikwidować w tym miejscu stare drewniane podkłady i zastąpić je nowymi betonowymi, które w niektórych miejscach podobno tutaj jeszcze istniały. Jest to ciekawe, bo niedawno były te wszystkie przystanki przebudowane w ramach innej inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej na całym odcinku do Żytania Wschodniego, ale najwyraźniej ta inwestycja nie opiewała o odcinki torowe. Zresztą odcinki torowe na całej długości nie są też w 100% przebudowane. Nie są całkowicie ruszane przejazdy przez jezdnie, jak również nie są ruszane miejsca przy przystankach tramwajowych oraz przy drzewach. Miejsca, gdzie są drzewa, nie są uwzględniane, jeżeli chodzi o tą inwestycję, i to mogliście zobaczyć dobrze na poprzednich ujęciach. A przynajmniej aktualnie tam jeszcze nie są realizowane prace. Prace mają się wszystkie tutaj zakończyć mniej więcej do końca czerwca. Z tego, co z ostatnich informacji, aktualny etap inwestycji ma się zakończyć 26 czerwca, jest jak info ulicy podaje, ale najprawdopodobniej te prace będą jeszcze trochę dłużej realizowane na całej długości, jeżeli chodzi o część torową, już bez utrudnień dla części drogowej. W tym miejscu możemy sobie z bliska zobaczyć te nowe tory i podkłady. No, ładnie wyglądają, to trzeba przyznać faktycznie, że nowe podkłady, nowe szyny. To wygląda, już kusi. Ale co ja mogę tutaj mówić? No głównie chodzi o to, żeby po prostu wymienić stare na nowe. I tutaj jakieś większe nawet prace, jeżeli chodzi o starą konstrukcję podtorza, nie są tutaj jakieś większe prace realizowane. Żadne tutaj, znaczy odwodnienie też było realizowane, ale jakieś większe prace tutaj, na przykład sieć akcyjna jest całkowicie nieruszona, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Więc tak na spokojnie, krok po kroku po prostu sobie te tramwaje realizują we własnym zakresie, bo to nie robi jakaś zewnętrzna firma, tylko tramwaje warszawskie, z tego co każe, same sobie realizują tam inwestycje. Więc całkiem ładnie, sprawnie tutaj jest realizowane. Tutaj na przykład ja sobie siedzę na przystanku, a dalej lecimy sobie na kolejnym odcinku. Co ważne, ujęcia były realizowane w weekend, z tego co pamiętam w niedzielę, więc no nie dziwcie się, że tu nikogo nie było na budowie. I tak trochę pusto jest, jeżeli chodzi o cały zakres tej inwestycji, więc na spokojnie mogę sobie też realizować te takie niższe ujęcia, a wiem doskonale, że lubicie niskie ujęcia nad główką szyny. Faktycznie one całkiem ładnie wyglądają, zwłaszcza jak tutaj nagram te wszystkie filmy już teraz w 4K60. Tutaj z kolei dojechaliśmy do krańca inwestycji, jeżeli chodzi o to, co widzieliśmy ostatnio. I tutaj jeden przejazd rowerowy i przejście dla pieszych faktycznie zostało wymienione na nową część asfaltową, a na dalszym odcinku jest część, która nie była realizowana w ostatnim materiale, który wam pokazywałem. Bo w poprzednim miesiącu pokazywałem, co się działo właśnie tutaj do budowlanej. A teraz są realizowane prace wzdłuż Matki Teresy z Kalkuty. I to są też nowe utrudnienia, bo aktualnie tutaj ruch samochodowy troszeczkę jest utrudniony. Od poniedziałku ruch samochodowy w tym miejscu się trochę pogorszył, bo ulica Matki Teresy z Kalkuty jest tylko i wyłącznie jednokierunkowa, tylko i wyłącznie w kierunku Odrowąża, czyli patrząc teraz prosto. Tylko i wyłącznie w tamtą stronę mogą pojechać samochody do tego skrzyżowania. Do tego skrzyżowania jest jeszcze ruch dwukierunkowy, bo w ulicy
Ognińskiego można na spokojnie dojechać w jedną i w drugą stronę. Natomiast na tym odcinku jest faktycznie jezdnia zwężona. No chodzi o to, że po prostu inaczej nie dałoby się realizować tych prac, bo jezdnia jest blisko z samych torów, no i zakres budowy i zakres po prostu pracy maszyn wymaga tego, żeby po prostu mogły sobie na spokojnie jeździć obok, a nie po samym torowisku tramwajowym. Tu jak widzicie, no z kolei zakręt ten całkowicie jest nieruszany i to jest jeden z mankamentów tej inwestycji. Dlaczego? Ten zakręt jest bardzo ważnym elementem, ponieważ w tym miejscu w przyszłości tramwaje będą jechać dalej prosto, wzdłuż Matki Teresy z Kalkuty, prosto na Zieloną Białękę. I aktualnie tutaj nie są realizowane rozjazdy, przez co w przyszłości trzeba będzie ponownie zamknąć cały tramwaj na Brudnie. A to jest o tyle ważne, że tutaj to będzie jedyny dojazd do nowej zajezdni tramwajowej na Annopolu. Co oznacza, że podczas budowy tramwaju na Zieloną Białękę zajezdnia Annopol będzie odcięta od reszty sieci tramwajów warszawskich. Chyba że będzie ruch prowadzony po jednym torze, ale co bardziej prawdopodobne, będzie po prostu wytyczony jeden tymczasowy tor po całym skrzyżowaniu Matki Teresy z Kalkuty. Jak to zrobią tramwaje, nie wiemy. Na razie w tym temacie tramwaje nie chcą się wypowiadać. Mówią, że dopiero będą analizować te tematy, kiedy faktycznie dojdziemy już do kolejnych prac po temacie projektowania tej inwestycji. Więc no poczekamy, ale wiadomo, że będą problemy. Szkoda, że ten rozjazd na przykład teraz nie zostały zrealizowane w ramach tych prac, bo na spokojnie przez te, przez te 2-3 miesiące, które teraz są wyłączone, jeżeli chodzi o ten ruch w tym miejscu, można byłoby to zrealizować, no ale niestety to nie będzie teraz, nie jest to w planach do zrealizowania, więc troszeczkę szkoda. Według mnie to jest faktycznie stosowna okazja, żeby od razu wszystko zrobić w jednym momencie. Z kolei w tym miejscu możecie zobaczyć nowy przystanek Julianowska, który zmienia swoją lokalizację pierwotną, która była powstała po lewej stronie, tam dalej za tym przejściem dla pieszych, na miejsce, gdzie był tymczasowy przystanek, na który chcieli mieszkańcy w tym miejscu. Mieszkańcy nie chcieli daleko dochodzić do przystanku tramwajowego, więc przystanek został przesunięty w nową lokalizację i też to jest właśnie realizowane w ramach tej inwestycji. To jest z kolei bardzo dobra informacja, że faktycznie tramwaje się wsłuchują w głosy mieszkańców i dzięki temu też nie wiem, czy SIP już został przeniesiony, ale na pewno wiata już była tam wcześniej przestawiona na ten betonowy przystanek. Teraz będzie w pełni dostosowany dla osób też z niepełnosprawnościami i dla osób niewidomych, więc to jest faktycznie dobra informacja, że docelowy przystanek został przeniesiony. Co prawda tamten stary pozostał, jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo po prostu nie został wyburzony. On będzie wyburzony dopiero w trakcie realizowania prac w ramach budowy tramwaju na Zieloną Białękę, bo tam faktycznie dosyć dużo się będzie działo, bo tam też będą osobne tory i rozjazdy w splocie, z tego co pamiętam, w ramach planów, które są właśnie zrealizowane na Zieloną Białękę. Ale o Zielonej Białęce już robiłem jeden materiał. Jak dowiemy się więcej, to zrobię jakiś kolejny film, chociaż w sumie trochę tych informacji nowych mamy od ostatniego materiału. Tutaj na kolejnym odcinku z kolei widzimy kolejne wycinki pomiędzy przystankami, gdzie są realizowane prace jeszcze torowe. Tutaj jeszcze bezpośrednio przed samym metrem Brudno i za metrem Brudno też są realizowane kolejne prace. Ogólnie możecie zobaczyć dokładnie, gdzie były realizowane prace w ramach inwestycji metra i gdzie się kończą i gdzie tramwaje rozpoczynają swoje prace. To dosyć ładnie tutaj wszystko zarysowane. Tam daleko jest zajezdnia Napoli, jeszcze dalej Sparlona Marybilska, a z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć ponownie te tory, które są tutaj montowane, a właściwie zdemontowane i stawiane zupełnie od nowa. Nie spodziewałem się, że aż na tak długim odcinku do Toruńskiej wszystko będzie realizowane, ale to dobra informacja, że faktycznie wszystkie podkłady teraz tutaj zostaną wymienione na nowe betonowe i wszystkie tory i szyny będą nowe, bo to będzie jedno z bardziej obciążonych miejsc w Warszawie, jeżeli chodzi o infrastrukturę tramwajową, przez co? Przez to, że wszystkie tramwaje do zajezdnia na pod będą jechać właśnie tymi torami i nie będzie możliwości robienia tutaj jakichś większych remontów bez odcinania ruchu właśnie do samej zajezdni. Jakieś wyłączenia nocne jeszcze są do przeżycia, czyli mniej więcej 3-4 godziny góra w nocy, a pomijając to, tutaj tramwaje będą jeździć całą dobę i będą dojeżdżać po prostu do samej zajezdni. Wiadomo, że tramwaje mają ostatnie zjazdy do godziny pierwszej, chwilę po północy. Pierwsze wyjazdy są około godziny 4-3, więc się rzeczy czas niefunkcjonowania tego torowiska będzie wynosić góra 3 godziny w tygodniu, więc trochę mało. Dlatego też wszystkie prace torowe w tym miejscu muszą być zrealizowane teraz, aby w przyszłości nie było jakichś większych utrudnień. Dlatego właśnie nie rozumiem tego tematu, że nie zostały tutaj zrealizowane teraz te rozjazdy i tramwaje nie mają zbytnio pomysłu jeszcze, co zrobić, kiedy faktycznie będzie budowany kolejny odcinek teraz tramwajowy, który po prostu będzie całkowicie odcinać ten nowy odcinek, znaczy ten odcinek, który teraz jest remontowany i całą zajezdnię tramwajową Annopol. Tutaj jest najnowocześniejsza, zresztą może widzieliście najnowsze zdjęcia prosto ze środka. Ja próbuję cały czas tam się dostać, nieskutecznie. Może mi się uda jeszcze przed samym otwarciem tej inwestycji wpaść tam, bo faktycznie zajezdnia jest całkiem pokaźna, a film o zajezdni zobaczycie zgodnie z harmonogramem chyba w kolejnym miesiącu. No dobrze, tutaj sobie zetknijmy z kolei jeszcze na koniec z lotu ptaka, jak ta sama inwestycja wygląda i przelećmy się nad tym całym odcinkiem stąd do ronda Żaba.
Swoją drogą ciekawostka, nie wiem czy wiecie czemu Rondo Żaba się nazywa Rondo Żaba. Żaba miało tak pierwotnie wyglądać to miejsce z lotu ptaka patrząc, jeżeli chodzi o cały układ wszystkich wlotów. No, ostatecznie Żabą jest Pałac Kultury i Nauki, a nie Rondo Żaba, no ale już jest jak pozostało, taki jest. Więc taka ciekawostka historyczna, której może niekoniecznie widzieliście. I też co ważne, z ciekawostek historycznych, właściwie planowanych, to jest to, że Rondo Żaba się dosyć niedługo zmieni. Znaczy niedługo, no może dalej niż bliżej. Planowana jest budowa, dokończenie właściwie obwodnicy śródmiejskiej w tym miejscu. I w ramach prac nad obwodnicą śródmiejską aktualnie są realizowane kolejne studia i kolejne analizy, jak to można wszystko poprowadzić. Ale co ważne, właśnie na Rondzie Żaba mają powstać, najprawdopodobniej na Rondzie Żaba mają powstać wiadukty jadące właśnie w ulicy Odrowąża oraz nowy układ tramwajowy, nowe przystanki w nowych lokalizacjach i najprawdopodobniej też wejście bezpośrednie na przystanek kolejowy, który ma powstać właśnie obok Ronda Żaba. Co ważne i co ciekawe, Rondo Żaba ma mieć, jeżeli chodzi o przystanek kolejowy, dwa perony łącznie z 3 krawędziami peronowymi, osobne krawędzie peronowe dla pociągów jadących na Warszawę Gdańską stąd, co aktualnie raczej się nie dzieje, jeżeli chodzi o pociągi podmiejskie, jak i również w kierunku Legionowa. No i co ważne, sam odcinek tutaj od Ronda Żaba do Warszawy Wschodniej w przyszłości ma mieć 4 tory. Aktualnie ma 2 tory. Warszawa Targówek z kolei ma być wtedy rozbudowana do 2 peronów dwukrawędziowych, ale to też jest daleko idąca inwestycja, której na razie w sumie nic nie wiemy i cisza w tym eterze. Ale pamiętajcie, że takie inwestycje tutaj w okolicy są planowane. O obwodnicy śródmiejskiej planuje zrobić film, tak samo jak o trasie Mostu Północnego, która jest też bardzo ciekawa. Z kolei teraz przejrzeliśmy jeszcze chwilę wcześniej obok innej planowanej inwestycji, czyli mostu takiego jednego, który ma połączyć Brudno z Żoliborzem. Żoliborz bardzo tego mostu nie chce. Ten most de facto by bardzo połączył dobrze Zieloną-Białękę tramwajami właśnie z tą częścią Żoliborza i z pierwszą linią metra. No, ale na razie w tym temacie również cisza. Nikt nie chce mówić, zwłaszcza przed wyborami, bo mieszkańcy Żoliborza się oburzają i przez to cisza w tym temacie. A most jest dosyć potrzebny, nawet żeby powstał tak samo jak most Świętokrzyski, bardziej do ruchu lokalnego niż do jakiegoś większego ruchu dla samochodów. A pamiętajmy, że jednak obok znajduje się najbardziej obciążony most w chyba całej Polsce, na pewno w Warszawie, czyli Grota Roweckiego, więc przydałoby się jakieś kolejne połączenie, nawet tylko i wyłącznie dla komunikacji miejskiej i dla samochodów lokalnych. Dobra, trochę się rozgadałem o przyszłych inwestycjach, doleciliśmy do Ronda Żaba, mogliście mniej więcej zaobserwować, jak ta cała inwestycja wygląda. Tutaj na Rondzie Żaba układ torowy, jeżeli chodzi o te wszystkie zjazdy, mniej więcej będzie podobny, ewentualnie jakieś dodatkowe tory na lewo i prawo skręty i dociągnięcie trochę lepiej tej pętli, która tutaj jest zrealizowana dla niektórych tramwajów. Co ważne, aktualne prace i objazdy mają się zakończyć właśnie wraz z końcem czerwca i wtedy tramwaje już na spokojnie będą dojeżdżać do pętli Annopol i do pętli Żerań Wschodni. I kolejne utrudnienia na tym odcinku raczej za szybko już nie będą planowane, a zajezdnia Annopol ma funkcjonować już niedługo, bo po zakończeniu wakacji najbliższych. Tramwaje aktualnie nie jeżdżą tutaj, więc na spokojnie mogę sobie spacerować, ale już to się zmieni na koniec czerwca 2024 roku. Wtedy tramwaje ponownie tędy będą jeździć. A jeżeli ten materiał o tej przebudowie Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich materiałów, kliknij subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I jeżeli chcesz zobaczyć jeszcze więcej takich materiałów i pomóc mi w ich realizacji, zostań patronem Wizonosza. Patronite ukośnika Wizonosz. Tymczasem ja dochodzę do przystanku, idę na SKM-kę i jadę nagrać budowę Warszawy Zachodniej. Więc do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!